początek roku u nas to jest zawsze wzrost bezrobocia. Jest to tendencja, która utrzymuje się od początku występowania zjawiska bezrobocia, czy już od ponad 20 lat, i wynika generalnie przede wszystkim z tego, że w Polsce występują wyraźne cztery pory roku, że zawsze jest zima i że zawsze w tym okresie kończy się wiele prac sezonowych i ludzie przychodzą do urzędów pracy zarejestrować się lub też przeczekać okres ten zimowy, a przychodzą się rejestrować też po to, żeby uzyskać składkę zdrowotną. Bezrobocie to jest efekt tego, co się dzieje w gospodarce. Pracodawcy tworzą miejsca pracy. Po to, żeby miejsca pracy powstawały, musi po pierwsze być wzrost gospodarczy. Musi być odpowiednie otoczenie sprzyjające powstawaniu miejsc pracy, a przede wszystkim musi też być rynek, który kupi produkty wytwarzane przez pracodawcę, obojętnie czy to w sferze przemysłu, czy w sferze usług. Więc to jest cały zbieg okoliczności. Bezrobocie jest efektem tego, że po prostu nie ma wystarczającej ilości miejsc pracy, że ludzie mają niedostosowane na przykład kwalifikacje do potrzeb pracodawców.